Posiadasz skórę suchą, wrażliwą, nie wiesz, jaki dobrać filtr, a także często borykasz się z niedoskonałościami, czy chociażby przedłuża ci się strefa T, masz skórę mieszaną, tłustą? Dzisiaj odkryjemy filtr przeciwsłoneczny idealny dla twojej skóry. Przede wszystkim zrobiłam ogromny research w wielu markach, które doskonale znasz, ale jednocześnie często zastanawiasz się, po który filtr sięgnąć i który zaspokoi twoje potrzeby. To jest bardzo ważne, ponieważ dobranie kremu, a filtr przeciwsłoneczny jest najlepszym kremem przeciwzmarszczkowym do konkretnego typu cery, jest niezwykle ważne, bo to daje ci gwarant przede wszystkim zadowolenie z kosmetyku, nie będzie ci się przetłuszczała skóra, nie będzie też przesuszona, czy też nie będzie się uwrażliwiać, nie będzie uczucia ściągnięcia po kosmetyku, a co jest ważne, będziesz działać składnikami aktywnymi na konkretny problem. Dzisiaj ci o to podpowiem. Przejrzymy się przede wszystkim marką typu Altruist, która słynie z bardzo wysokich faktorów, jednocześnie stabilnych. Marka Pulito, która doskonale koi skórę. Mamy również Dr. Skin Clinic, którą bardzo lubię. Paula Choice, Medicay i wiele innych ciekawych marek. Także koniecznie subskrybuj kanał, wpadaj na Instagram i zaczynamy. Powiem wam na początku jedną bardzo ciekawą rzecz. Na Cosibelli macie konkretny układ strony, który pozwoli wam wybrać odpowiedni składnik aktywny. Dzięki temu macie szereg fantastycznych produktów po rozwinięciu, na przykład z witaminą C, z ceramidami, z koenzymą Q10. Ja tak odkryłam mój booster z peptydami Dr. Skin Clinic. Zresztą ta marka naprawdę powinna was zainteresować. Ma fantastyczne składy, jednocześnie bardzo dobre działanie dla skóry. Ten booster wrócił ponownie na stronę, a pytałyście mnie po ostatnim filmie top składniki aktywne, także tam omawiałam wam koenzym Q10, ceramidy i właśnie peptydy. A peptydy mają fantastyczne działanie odmładzające, w związku z tym ten booster was szczególnie zainteresował, bo jednocześnie działa natychmiastowo, czyli wygładza, napina skórę, ale i też długofalowo, bo peptydy mają też właściwości wnikania w głąb naszej skóry i jednocześnie wygładzania jej. Także to jest moim zdaniem bardzo ciekawy produkt, który jednocześnie warto mieć w swojej pielęgnacji i stosować na przykład do porannej pielęgnacji, żeby tą skórę bardzo ładnie liftingować pod makijażem. I propos makijażu, fantastyczną bazą dla skóry suchej, tłustej, problematycznej, to jest bardzo uniwersalny jednocześnie kosmetyk, będzie stanowił SPF od marki Dr. Skin Clinic. I to jest ciekawy produkt, ponieważ zawiera olej arganowy, który bardzo ładnie odżywia, wygładza, więc będzie świetny do skóry suchej. Moim zdaniem też cery poszarzałej, ponieważ zawiera witaminę C, która przepięknie rozświetla skórę i mamy w stężeniu 2% niacynamid. 2% daje nam bardzo ładne działanie regulujące, jeżeli chodzi o sebum, w związku z tym to będzie bardzo dobry krem dla cer mieszanych i tłustych. No i tak jak mówię, czasami coś, co jest do wszystkiego, jest bardzo uniwersalne, jednocześnie dobre, a nie, że na przykład do niczego. Także to jest kosmetyk, który mnie zainteresował pod kątem konsystencji, działania i przede wszystkim tutaj mamy 50 ml, także to jest taki, no powiedziałabym, że na taki bity miesiąc filtr przeciwsłoneczny, ponieważ pamiętajcie, żeby też aplikować odpowiednią dawkę. Jeżeli na przykład widzicie, że produkt was bieli, czy też jest za gęsty, za tłusty, czy stanowi jakąś taką po prostu dawkę obciążającą dla waszej skóry, to spróbujcie nałożyć sobie 2-3 cienkie warstwy, ale takie naprawdę cieniutkie, a w połączeniu 3 warstw będzie to idealna jakby gramatura produktu i zauważycie, że od razu wam się inaczej wchłania kosmetyk, więc taki patent, bo bardzo często widzę, że pompujemy i nakładamy wszystko, smarujemy, gdzieś nam się roluje, gdzieś nam się rozlewa za uchem, także spróbujcie sobie nakładać kilka cienkich warstw. Ten produkt bardzo mi się podoba z uwagi na to, że ma niacynamid w składzie, a ostatnio go bardzo lubię w kosmetykach, ponieważ jest to też antyoksydant, w związku z tym podbija działanie anti-aging i jednocześnie niweluje wolnorodniki. Cera sucha. Ona zdecydowanie szuka takiej bardzo kojącej pielęgnacji, mocno nawilżającej, no i też często wyciszającej, ale przede wszystkim tutaj mamy dużą dawkę nawilżenia i takie produkty powinniśmy jej zapewnić. Muszę wam powiedzieć, że marka Medicay od wielu miesięcy jest w takich moich topach, jeżeli chodzi o składniki aktywne. Ta technologia jest bardzo ciekawa, to są też bardzo luksusowe produkty, ale można je, słuchajcie, zobaczyć w miniaturkach i jednocześnie cieszyć się nimi na wyjeździe, co jest, myślę, że bardzo ciekawe, ponieważ to są takie produkty, które ja wiem z autopsji, że jak, słuchajcie, zaczniemy testować, to sobie po prostu czasami możemy pozwolić na więcej i zakupić większy produkt pełnowymiarowy. I tutaj was zachęcam, żebyście na początku sobie przetestowały mniejszą wersję 15 ml tego zaawansowanego kremu ochronnego. To jest krem nawilżający, rozświetlający. Dodatkowo ma karnozynę w składzie, która jest silnym antyoksydantem. Witaminę C w postaci tetraizopalmityny askorbylu, który działa silnie przeciwzmarszczkowo. Jest też fantastycznym antyoksydantem. Także mamy tutaj moc takich produktów,
produktów jednocześnie rozświetlających, ale i zapewniających młodość i walkę z wolnorodnikami, bo oczywiście wolnorodniki są potrzebne, ale ich nadmiar powoduje przede wszystkim stres oksydacyjny, także tego nasza skóra powinna unikać i być zawsze promienna. Dodatkowo tutaj mamy ultra nawilżający przede wszystkim hialuronian sodu, ekstrakt z kurkumy i olej moringa, który odżywia. Kurkuma też działa przeciwzapalnie, antyseptycznie, w związku z tym nawet mając cerę problematyczną, ale jednocześnie suchą, możemy sobie zapewnić działanie też jednocześnie takie niwelujące niedoskonałości. To jest kosmetyk, który bym rekomendowała właśnie cerze suchej z uwagi na delikatność tego produktu. Słuchajcie, formuła jest fantastyczna, ja jestem absolutnie zakochana, mimo że ja mam cerę mieszaną, ale z przyjemnością testowałam dla Was ten kosmetyk, ponieważ cera mieszana również potrzebuje dużej dawki nawilżenia, działania przeciwzmarszczkowego, no tak naprawdę potrzebuje tego wszystkiego, co cera sucha, tylko że cera sucha często szuka też takich składników mocno kojących, ale mając cerę problematyczną, to też jest fantastyczny, słuchajcie, kosmetyk z uwagi na kurkumę. Także bardzo wszechstronne zastosowanie i jest to produkt, który mi przede wszystkim niezwykle się spodobał, jeżeli chodzi o formułę, bo jest leciutka, bardzo przyjemna, także ten kosmetyk zdecydowanie warto mieć w swojej pielęgnacji. Jest to fantastyczna ochrona, ponieważ tutaj mam SPF 30, także to jest taki fajny, dzienny, miejski filtr, który uważam, że świetnie Wam się sprawdzi pod make-up. Od lat Wam rekomenduję markę Poly Choice. Wiem, że często mnie pytacie, czy są wersje miniaturowe. Jak najbardziej, oni mają bardzo dużo kosmetyków, jeżeli chodzi o cleansery, toniki, kremy pod oczy, czy chociażby krem do twarzy. I ostatnio zauważyłam, że pojawiła się miniaturowa wersja mojego ulubionego filtru, który myślę, że od ponad 2 lat Wam polecam i też regularnie sobie w sezonie go zamawiam. To jest krem z filtrem, który przede wszystkim ma taką konsystencję nawilżającą, wyrównującą kolory, przepięknie rozświetla skórę. No i w składzie oczywiście znajdziecie filtry mineralne, czyli dwutlenek tytanu i tlenek cynku. Mamy również resweratrol, czyli działanie antyoksydacyjne, przeciwstarzeniowe i glukozyt askorbylu, czyli witamina C, którą nasza skóra świetnie toleruje i jednocześnie mając cerę wrażliwą, suchą, jak najbardziej Wam rekomenduję ten filtr. Ale uwaga, ja mam cerę mieszaną i on się u mnie fantastycznie sprawdza, ponieważ ma właściwości nawilżające i rozświetlające. Ja bardzo taki efekt lubię, a dodatkowo tutaj Wam podpowiem, że to jest dla mnie taki tone-up. On przepięknie wyrównuje kolor, ma taką no zupełnie inną formułę. Ja bym go porównała tak jakościowo do Medic Aid. To są dwie takie naprawdę topowe marki, które jak już testujecie dużo kosmetyków, to pod palcem czujecie, że to jest taki dobrej jakości kosmetyk. Nakładając go na skórę absolutnie nie zobaczycie wysypu, przeciążenia. To jest bardzo rozświetlający produkt. Mnie się świetnie, słuchajcie, sprawdza. Jak na przykład teraz idę z Xaverem do przedszkola i często jest duże słońce rano, to muszę Wam powiedzieć, że ja od razu sobie przecieram buzię ściereczką i nakładam filtr przeciwsłoneczny, ale lubię też takie tonapy, które nie bielą skóry, tylko ładnie wyrównują kolor, to jest taki efekt glaski. No muszę Wam powiedzieć, że to jest niezwykle przyjemne. Jak tak pielęgnujecie, poświęcacie ten czas skórze, a później nakładając tylko filtr, macie wrażenie, że macie make-up i jesteście po prostu gotowe do wyjścia. Także tak działa ten krem. Ja uważam, że wersję miniaturową sobie warto przetestować, warto wziąć sobie na wyjazd. Kilka takich produktów. Ja wiem, że może czasami, podsumowując, trochę więcej wydacie niż na przykład na jakiś, nie wiem, Wasz ulubiony filtr, ale testując różne marki macie też ogromną przyjemność. I ja bym też chciała trochę przemycać taką ciekawość Waszą do różnych produktów. Mam tutaj dzisiaj dużo miniaturek, także zobaczcie jeszcze m.in. markę Tokobo, Beauty of Johnson. Także jeden z takich kultowych produktów możecie na początku przetestować w wersji miniaturowej, a później zdecydować się na konkretny. I bardzo często jest tak, że latem sobie testujemy, skaczemy po filtrach, testujemy pod różnymi kremami BB, podkładami, a później na przykład sobie kupujemy pełnowymiarowy produkt na przykład na te jesienne miesiące i tak kontynuujemy tą pielęgnację i znowu zabawa w lato. Także myślę, że tutaj pod tym kątem warto testować miniaturki, dlatego dzisiaj dużo ich przygotowałam. Moją mam na początku cerę suchą, ponieważ uważam, że ona przede wszystkim powinna mieć dużo substancji nawilżających, ale jednocześnie pokazuje, że to są kosmetyki uniwersalne, chociaż lubicie podział, w związku z tym testując na mojej cerze mieszanej, również udowadniam, że niektóre produkty fantastycznie się na nie sprawdzają, bo często macie bardzo podobne potrzeby skóry do mnie, w związku z tym ufacie moim rekomendacjom, a wiecie, że jak ja już zacznę testować kosmetyki, to przede wszystkim macie szereg ujęć, przede wszystkim wyciągam wnioski i omawiam Wam składy, więc myślę, że tutaj na tym kanale znajdujecie naprawdę cenne informacje. Nie chwaląc się, uważam, że dobrze przygotowuję filmy pod tym kątem, ponieważ właśnie konsultuję się z kosmetologiem, omawiam nowinki kosmetyczne i co ważne, wnikam w składy. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli podpowiem Wam zły kosmetyk, to Wy później na przykład kupicie go w ramach mojej rekomendacji i będziecie niezadowolone, więc absolutnie nie chcę takiego ciągnącego się ogona złych opinii, bo naprawdę cenię Wasz budżet, który przeznaczycie na pielęgnację, a dla mnie pielęgnacja jest bardzo ważna, w związku z tym chcę, żeby był dobrze wykorzystany, więc podpowiem Wam kolejny bardzo ciekawy filtr, który tak naprawdę
z sezonu na sezon ja zawsze do niego wracam. Altruist ma bardzo przede wszystkim wysokie filtry, więc jest świetny, słuchajcie, na takie na przykład upały, gdzieś tam właśnie Turcja, Grecja, gdzieś wyjeżdżacie za granicę, to naprawdę warto zainwestować w te filtry, ponieważ one mają jeszcze wyższą ochronę niż to, co jest rekomendowane na opakowaniu według testów, a w związku z tym, że ostatnio była fama, że te testy nie są zbyt wysokie i tak dalej, Altruist również pokazuje, że ich filtry są niezwykłej jakości, są moim zdaniem tanie i fantastyczne jakości, szybko się wchłaniają. I tutaj mamy, słuchajcie, też działanie antyoksydacyjne, ponieważ w składzie znajdziecie przede wszystkim niacynamid, mamy witaminę E, która działa właśnie antyoksydacyjnie, pantenol, który łagodzi i nawilża. To jest w ogóle filtr, który ma krótki skład, taki moim zdaniem, nie wiem jak to nazwać, taki idealny dla cery, słuchaj. Przede wszystkim konsystencja jest, słuchajcie, świetna. Mnie przez to, że mieszanie też się fantastycznie sprawdza, bo ładnie nawilża skórę i jest lekki, o, to jest bardzo ważne. On ładnie nawilża, tak jakby się nakładało coś takiego mocno takiego wodnistego, co jest fajnym ukojeniem też dla cery właśnie suchej, takiej ściągniętej, ale dla mieszanej fajnie, ponieważ nie tworzy takiej okluzji tłustej, przez co ładnie się trzyma pod makijażem. Także ten filtr Wam bardzo rekomenduję, on jest naprawdę super. No i bardzo wysoka ochrona, więc jest idealny na wyjazd gdzieś tam, jak jedziecie na więcej niż te 7 dni, to zgarniacie sobie 2-3 filtry, bo oczywiście zaraz Was mężczyzna się poparzy, bo pierwszego dnia to on oczywiście jest, wiecie, choklers, idzie i się opala, a później coś mi daj, bo muszę jakby zadobyć tą skórę, więc ja chyba przerabiałam z Natanem co sezon taką strategię, że dobra, niech on się zjara, poparzy, a później, słuchajcie, zawsze go ratuję filtrami, smaruję jego plec i tak dalej. Jeszcze w ogóle najlepiej jakbym jeździła ze śmietaną, także ten sam scenariusz, słuchajcie, przerabiam latami i po prostu zabieram zawsze więcej filtrów, bo ja wiem, że będą takie wyciągnięte ręce, więc zawsze się też przygotowuję na takie akcje. Dajcie znać koniecznie, jak u Was jest i z Waszymi partnerami, bo to mnie zawsze ciekawi, ale wiem, że macie bardzo podobne historie. No jeżeli chodzi o skórę suchą, to będzie ostatni produkt, chciałam Wam polecić, ale z uwagi na skład i przede wszystkim tą lekkość konsystencji i mocne działanie nawilżające, nie przypadkiem jest to kultowy produkt, jest mnóstwo TikToków z tym kosmetykiem, ponieważ on się ultra szybko wchłania. Ja dawno nie miałam tak lekkiego filtru, a jednocześnie czułam to odżywienie. Powiem Wam, że pod kątem składu naprawdę bardzo ciekawe działanie przeciwzmarszczkowe, też odżywcze, ochrona przed wolnorodnikami. Zauważcie, że teraz filtry przeciwsłoneczne to nie są tylko filtry, jakieś tam napakowane dziwne składy, tylko dużo pielęgnacji. To się bardzo mocno zmieniło. Ja o tym rozmawiałam na profilu Skin Simple Nutrition z Klaudią Orbicką, która jest moim zdaniem wybitnym kosmetologiem. Ma szereg fantastycznej wiedzy i nawet czasami jej webinary już zagłębiają się w tematy, których inni kosmetolodzy nie rozumieją. Więc tym bardziej cieszę się, że mogą obejrzeć ten, obejrzeć tak naprawdę, wziąć udział w tym live i później sobie też odtworzyłam go i naprawdę tak z perspektywy mówię, duża wiedza i właśnie o antyoksydacji rozmawiałyśmy, więc ten temat mnie mocno zainteresował, ponieważ zaczęłam zwracać uwagę na pewne rzeczy właśnie, żeby dużo witaminy C nakładać z niacynamidem pod filtr przeciwsłoneczny, żeby wzmacniać działanie kosmetyków, a nie tylko, wiecie, tak błądzić po omacku, więc ten filtr jest naprawdę bardzo ciekawy pod kątem lekkości kosmetyku. No i słuchajcie, skład, ponieważ tutaj mamy przede wszystkim ekstrakt z ryżu, który odżywia i wygładza skórę, mamy witaminę E, która nawilża i niweluje wolnorodniki i produkty fermentacji kwasu mlekowego, które poprawiają kondycję skóry i poprawiają barierę hydrolipidową i adenozynę, która wygładza i poprawia jędrność skóry. To jest bardzo fajne działanie. Filtr jest ultra lekki, ja miałam go w wersji pełnowymiarowej, więc chętnie go, słuchajcie, wrzucę na wakacje. W te wakacje wybieramy się do Turcji. Już Wam wspominałam, że mamy wykupioną wycieczkę. Dosłownie jak oglądacie ten film, to ja pewnie jestem na wakacjach, więc zaglądajcie na Instagram, bo tam jest dużo relacji z tego czasu. Ja mam cel mieszaną, w związku z tym jak jadę w miejsce, gdzie będą upały, to też nastawiam się na to, że chociażby nakładając make-up, chciałam, żeby on się utrzymał. I słuchajcie, znalazłam bardzo ciekawy stick, który mi bardzo przypadł do gustu. W ogóle mam też na niego patent, ponieważ ja go rozgrzewam, na początku chucham na niego, rozgrzewam go delikatnie, on wtedy się fantastycznie nakłada. Czuć takie delikatne zmatowienie, ale to nie jest ściągnięcie. To jest taki efekt półmatu, jakbyście troszeczkę przypudrowały skórę, ale bardzo to jest przyjemne. Fajnie się w ogóle rozprowadza na tym Elever. Krem BB, który sobie też ostatnio testowałam. Beauty of Johnson wypuściło, widzicie, wersję dla skóry suchej, ale też zadbało o cerę mieszaną. Moim zdaniem tutaj fantastyczne działanie, przede wszystkim takie delikatnie matujące, ale też bardzo duże nawilżenie moim zdaniem. Jest to taki fajny półmat na skórze, bardzo mi się to podoba. No i przede wszystkim tutaj macie wąkrotę azjatycką, macie krzemionka, która pochłania sebum i ekstrakt z kurkumy, który działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Ciekawy produkt. Ja muszę Wam powiedzieć, że sticky są fantastyczne pod make-up w upały i dla mnie
od razu czuć to działanie matujące. Więc wszystkie te filtry, które Wam dzisiaj pokazuję, mają raczej takie mocno nawilżające konsystencje, delikatny błysk, a tutaj wyróżnienie, taka perełka dla cer takich bardzo tłustych czy mieszanych, to Wam na pewno się spodoba. Oczywiście zwracam uwagę, że to jest tylko 18 gram, ale to będzie fajny filtr, jak chcecie naprawdę wyglądać super nieskazitelnie, mieć perfekcyjny make-up, a jednocześnie zapewnić sobie taką bazę w postaci filtru przeciwsłonecznego i z niego nie rezygnować na ważne wyjście. Po wyjazdów mam dla Was fantastyczną opcję od marki Tokobo. Tutaj bardzo ciekawe produkty w wersji miniaturowej. Oczywiście możecie je sobie później zakupić, jak Wam będzie odpowiadała konsystencja, ale idealny moment na testy, ponieważ zbliżają się wakacje, dużo wyjazdów, też pewnie weekendówki, więc będziecie na pewno poszukiwać czegoś zarówno pod makijaż, jak i na co dzień. A to jest też fajny duet, ponieważ ja na przykład bardzo lubię takie leciutkie konsystencje filtrów, ponieważ no, nakładam makijaż, więc na co dzień, nawet latem, szukam czegoś, co będzie mi mocno nawilżało skórę, ale też łagodziło ją. I pokażę Wam dwa produkty od marki Tokobo, który zarówno jest świetnym filtrem, jak i później tone upem pod makijaż. I powiem Wam, że te produkty bardzo mi się spodobały. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że jak ja wybierałam też kosmetyki, to kierowałam się składem, opiniami na temat tych kosmetyków, no i oczywiście konkretnym typem skóry. Dlatego też może wszystkie te produkty, które dzisiaj Wam pokażę, bardzo mi się fajnie sprawdziły w pielęgnacji, no i też miałam bardzo duży fan testowania tych produktów. Także to jest też taki dobry moment, żebyście po prostu znalazły idealny filtr dla siebie, więc tutaj Wam przede wszystkim omówię na początku filtr przeciwsłoneczny. On, słuchajcie, ma w składzie ekstrakt z nasion fasoli mąk, mamy kwas hialuronowy i niacynamid, czyli ponownie połączenie takie przeciwzmarszczkowe, mocno nawilżające. Kwas hialuronowy, słuchajcie, powinien być w każdym kosmetyku, który używacie, niezależnie od typu cery, więc nie pomijajcie. I ja mam wrażenie, że też kwas hialuronowy trochę nudzi, ale on jest bardzo ważny, dlatego też ja często używam serum z aloe vera, bo ono jest fantastycznie nawilżające i właśnie duża dawka takiego pantenolu, kwasu hialuronowego, ukoi każdą cerę. I to jest też patent na to, żeby skóra była dobrze nawilżona, nie przesuszała się, nie pojawiało się takie uczucie ściągnięcia, więc ten filtr jest naprawdę super, ultra lekki, bardzo wodnista konsystencja, taka wręcz nawadniająca Waszą skórę. A jeżeli chodzi o tone up, bardzo mi się podobało przede wszystkim to, że się super nakłada. Musicie troszeczkę rozsmarować, bo on na początku nie to, że bieli, ale widać takie delikatne odcięcie, a później efekt glow. Jest fantastyczny, ja go też dzisiaj mam pod makijażem. Może Wam troszeczkę przyciemnię ekran, żebyście zobaczyły. On jest, ojeju, taki bardzo przyjemny, właśnie kojący. To jest taka kojąca formuła. I tutaj również macie w składzie niacynamid i oczywiście hydrolat z arniki, który mocno nawilża skórę. Ale uwaga, też działa przeciwzmarszczkowo, ponieważ jest bogaty w witaminę C. Także ten tonap Wam powinien przypaść do gustu. Także kolejny fajny duet, który myślę, że jest ciekawy, żeby sobie go zamówić. Więc jak będzie dostępny na stronie Cosibello, to koniecznie sprawdzajcie. A jak się szykuje Wam wyjazd, to takie combo. Macie jednocześnie produkt, który używacie na co dzień, a później macie tonap pod makijaż. Znalazłam kolejny, jednocześnie ostatni krem przeciwzmarszczkowy do cery przede wszystkim mieszanej, tłustej, problematycznej, ale również, słuchaj, ultra lekka formuła. To jest dosłownie filtr, który Wam się przelewa przez palce. Jest to filtr od marki Purito, który ma SPF 50. Oczywiście dużą ochronę przeciwsłoneczną, ponieważ tutaj mamy aż 4 plusy. Wąkrota azjatycka, która koi, przede wszystkim regeneruje ładnie skórę, łagodzi różne stany zapalne. Pojawia się również kwas azjatycki. I jest to filtr mieszany, w związku z tym macie zarówno filtry chemiczne, jak i mineralne. To Was też powinno zaciekawić. To jest bardzo leciutki filtr, dosłownie kropla po kropli możecie po prostu sobie aplikować. Osoby, które bardzo nie lubią nakładać filtrów, będą z niego absolutnie zadowolone. On jest w mniejszej wersji, no i właśnie pełnowymiarowej. To jest jeden z takich kultowych filtrów przeciwsłonecznych. Ja myślę, że ta formuła przede wszystkim bardzo ładnie Wam się sprawdzi pod makijaż. Ja, mając cerę mieszaną, byłam z niego bardzo zadowolona. To jest tak naprawdę fajna konsystencja, która jednocześnie też jest odczuwalna, jeżeli chodzi o, zobaczcie, lekka konsystencja, ale takie czujecie zabezpieczenie na skórze. To jest bardzo przyjemne. Jednocześnie filtr praktycznie nie pachnie, w związku z tym cery wrażliwe również będą z niego zadowolone, bo wąkrota azjatycka koi. Koi, łagodzi, więc to też jest uniwersalny produkt, podobnie jak Dr. Skin Clinic. No, macie naprawdę zagwozdkę. Jestem bardzo ciekawa, który filtr wybierzecie, bo może jest też tak, że już miałoście któryś na oku i te wszystkie
ujęcia, omawianie składów Wam po prostu pomogą wybrać swój ideał. Kończąc ten film, powiem Wam o jednym kosmetyku, który mnie zachwycił i jednocześnie stanowi takie przygotowanie na wyjazd pod kątem ciała. Any Many. Ja nie mam za dużo filtrów do ciała, bo korzystam też z takich drogeryjnych, korzystam też z takich produktów bardziej zaawansowanych, jeżeli chodzi o składy. My dużo zużywamy, będąc na wyjeździe, SPF-u, w związku z tym to też nie jest tak, że koncentruję się na jednej marce, tylko sobie testuję. Lubię też bardzo lekkie formuły, ale też odżywcze, bo latem skóra się przesusza, więc tutaj musicie zwrócić uwagę, żeby w składzie też Waszych produktów były olejki. No i ja wybrałam sobie Any Many, ponieważ jest to absolutna nowość. Ja bardzo lubię tą markę, ponieważ Xavere korzysta z SPF-u, tej mgiełki do ciała dla dzieci. Tutaj mamy ochronę UVA i UVB, SPF 50 i mamy w składzie ekstrakt z jabłka, który właśnie chroni skórę przed promieniowaniem UVA i UVB. Mamy pantenol, który łagodzi, i witaminę E, która nawilża, i wosk kandelila, który natłuszcza i wygładza. Powiem Wam, że cudownie się rozprowadza ten kosmetyk na ciele. Więc jestem bardzo ciekawa, który z kosmetyków stosujecie do pielęgnacji ciała. Tutaj mamy, już Wam mówię, 100 ml, więc to też jest taka fajna weekendowa kosmetyczka, jak musicie wziąć SPF dla całej rodziny. Dodatkowo marka Any Many w ogóle została, tak w ramach ciekawostek, stworzona do cer atopowych, wrażliwych, te, które się szybko też przesuszają. To jest w ogóle marka, która na początku tworzyła formuły dla innych marek i to były tak trafione jakościowo kosmetyki, bardzo dużo wracało takiego pozytywnego feedbacku, że marka po prostu zaczęła tworzyć swoje takie innowacyjne formuły. Dlatego też, jeżeli chodzi o mgiełkę do ciała dla dzieci, mega Wam polecam, filtry mineralne, i tutaj do ciała również. Powiem Wam, że nawet tata ostatnio się nim posmarował, jak był taki duży upał, i mówi, że naprawdę super, bo on czuł takie fajne nawilżenie. Mnie się podoba to, że pozostawia takie uczucie, taki glass skin. Także no, coś dla fanów jednocześnie bardzo uniwersalnego kosmetyku, ale też takiego rozświetlenia, odżywienia, więc myślę, że tutaj będę Wam mogła polecić kolejny fajny kosmetyk. Także jestem bardzo ciekawa, który filtr wybierzecie. Czy to zestawienie w ogóle Wam ułatwiło, czy bardziej skomplikowało sprawę, ale wiecie, że u mnie na kanale dużo wiedzy się pojawia. Często jak omawiam już taki konkretny temat, to się w niego wgryzam. Także myślę, że to będzie naprawdę bardzo ciekawe zestawienie. Tutaj przypominam też o Medic Aid, tym kremie z witaminą C, ale Wam już go omawiałam, więc tutaj daję znać, że sobie zamówiłam ponownie, ponieważ też na Cosibelli jest dużo produktów z Medic Aid. To jest taki odżywczy bardziej kosmetyk z witaminą C. I tutaj tym razem pojawia się Tetra. W związku z tym bardziej taka olejowa forma, więc cery dojrzałe będą z niego absolutnie zachwycone. Także co, dziewczyny, mam nadzieję, że to podsumowanie Wam się spodobało. Koniecznie subskrybujcie kanał, żeby być ze mną na bieżąco i jeszcze sobie bardziej skomplikować pielęgnację, a jednocześnie stworzyć naprawdę kompleksową. Także ściskam Was cieplutko, zapraszam Was też na Instagram i co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!